Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w Międzynarodowym Centrum Kultury na kolejnej już wystawie w ramach tegorocznego Międzynarodowego Triennale Grafiki. Cieszę się bardzo, że tak licznie zgromadzona publiczność będzie miała okazję zobaczyć pracę pani Ingrid Ledent, przypomnę, laureatki Grand Prix Triennale z 2006 roku. Good afternoon, everybody. Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich serdecznie. Trzy lata temu siedziałam tutaj na tej sali i zastanawiałam się już wtedy właściwie, że za trzy lata będę musiała tutaj wystąpić. I to już wtedy było dla mnie czymś takim denerwującym, tym niemniej w tej chwili jestem tutaj, jestem jeszcze bardziej zdenerwowana niż wtedy myślałam trzy lata temu, że będę, ale mam nadzieję, że dam sobie radę. Po pierwsze, chciałam bardzo podziękować panu profesorowi Purchli za to, za zaproszenie mnie, za możliwość zorganizowania przeze mnie wystawy. Jestem naprawdę bardzo usatysfakcjonowana, zadowolona z wyniku, jaki udało nam się osiągnąć. Chciałam również bardzo podziękować wszystkim tym, którzy pomogli mi tu w sprawach technicznych. Uczciwie powiem, że właściwie to niewiele robiłam tutaj sama. Wszystko zrobiono, a mam nadzieję, że to się Państwu spodoba. Chciałam jeszcze raz podziękować za tę możliwość skorzystania z galerii, zorganizowania tej wystawy. Chciałam podziękować również kuratorce tej wystawy, pani Łańce Rydygier, którą przed chwilą wymieniłam. Teresa Suliman. Tak więc wszystkim Państwu, a jest tych osób wiele, yes, które tutaj mi pomagały, chciałam bardzo podziękować. Zobaczycie Państwo na tej wystawie, jak wielką szansę mi tutaj dano, mogłem również wydać katalog. Został on tutaj sformułowany, pięknie wydany. To naprawdę również wszystkim, którzy przyczynili się do tego, chciała bardzo podziękować. Projektantowi, który wystroił artystyczny tego, formę artystyczną tego katalogu stworzył. Też chciałam również podziękować sponsorom za finansowe wsparcie. To oczywiście nie byłoby dla mnie osobiście możliwe, żebym na przykład pokryć koszty transportu. I chciałam również podziękować wszystkim tym, którzy pomagali mi, kiedy ja tutaj miałem jakieś ciężkie chwile albo trudności. Przez te lata, kiedy pracowałem nad tym projektem, nad tym przedsięwzięciem, można powiedzieć, że dość trudno jest przez kilka lat pracować nad jednym wielkim przedsięwzięciem, nad wystawą, która ma w jakiś sposób odzwierciedlić ten główny temat. Temat, jakim jest czas. Czas, który można mierzyć, ale przede wszystkim jednak czas, który trwa. Ten czas, który jest w nas, ten czas, który czujemy, ten czas, który był, jest i stanie się przyszłością. Tak więc tego rodzaju poczucie czasu.
To jest coś, co chciałam. I don't know the name in English now. Like Henri Bergson. Trochę mi ciężko jest znaleźć dobre angielskie wyrażenie. La durée. Mówimy po francusku, mówimy no, la durée, trwanie, ale to jest jak gdyby troszkę więcej. To jest trwanie życia, żyjemy, przeszłość żyje w nas, mamy chwilę teraźniejszą, ona wgryza się jak gdyby w przyszłość. I to chciałam pokazać i mam nadzieję, że wszystkich Państwu będzie się to podobało. Serdecznie wszystkim dziękuję za udział. Zapraszam na pierwsze piętro do naszej galerii. Życzę miłego pobytu i artystka jest z nami, więc proszę korzystać także i z tego, żeby jeszcze obcować z nią osobiście. Dziękuję serdecznie i zapraszam.